Panie, panie prezesie, chciałem też jeszcze spytać trochę o Państwa model działalności, bo Państwo jesteście tutaj dobrze zintegrowani, zarówno, bo za, jesteście zarówno w tej produkcji pierwotnej, jeste, współpracujecie z producentami rolnymi, jesteście przetwórcami rzepaku, y, aż po odbiorce finalnego. I też jak Pan już wspominał, jesteście też w paru, w paru, w paru, w paru podsektorach y, tutaj swojej działalności, bo i branża spożywcza, i gastronomia, i tutaj y, y, Biznes paszowy, jak również biopaliwa. No i faktycznie, jak ten model sprawdził się przy tych zmianach? Bo, czy to mówimy tutaj o szoku covidowym, o którym żeśmy na początku rozmawiali, czy o tej zmienności cenowej, tych nowych poziomach normalności, o których przed chwilczką żeśmy rozmawiali, czy ten model faktycznie pomógł, jak to, jak to bardzo często stawiamy taką tezę, że zintegrowanie jednak mimo wszystko powoduje, że firma jest bardziej odporna na, 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 na różnego typu szoki. Wiem co, to, 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 to myślę, że w tym okresie bardzo pomógł. To znaczy, jak się o, o dziwo, jak się. Z, chociaż koledzy, y, szczególnie w tych obszarów y, produktów masowych, czyli commodity, oni y, cenią sobie stabilność, bo ich praca jest lepsza, ale efekty są lepsze w momencie, kiedy jest niestabilne, bo wtedy y, nawet ta niepewność wiedzy ich jest lepsza niż w ogóle nie wiedza. To znaczy, ro, ro, oni naprawdę rozumieją rynek, oni rozumieją, co to znaczy, że Kalifornia decyduje się na zmian, mocno zmieniony mandat tego biodizla i że tam soja i tak dalej, jak to wpływa na słońce. To są wszystko rzeczy, które koledzy, nie ja, ale koledzy rozpatrują i widzą trochę, co się zmienia i łatwo im przewidywać co się będzie działo, niż w podmiotach, które nie mają styku z takimi rynkami. A w związku z tym my, który, bo ja reprezentuję koniec tego łańcucha właściwie, czyli dół tego łańcucha, nam też trochę łatwiej jest działać, bo wiemy z pewnym wyprzedzeniem, co może nastąpić, jak ten zakres ryzyk jaki wystąpi. Jest to łatwiej, tylko też trzeba pamiętać, że jak się popełnia błąd, to to jest duży błąd systemowy. To jest tak jak z produkcją wielkoseryjną i z dużą, z dobrą jakością. Jak człowiek ma powtarzalną co do mikrona produ, produkcję, to jak popełni błąd o kilka mikronów, to wszędzie. Tak? No, no i tak jest u nas. Trzeba bardzo uważać. I, i te obszary, w którym y, zarządzamy ryzykiem, to są bardzo rozwinięte w firmie. Tak? A faktycznie toś tu jeszcze w kontekście, nazwijmy to znowu staropolskie słowo fine tuning, tej struktury planujecie Państwo, żeby Pan może zdradzić? A struktury w sensie... W sensie tej integracji, żeby ona była jeszcze bardziej, nazwijmy to szczelna, nie wiem czy to jest dobre słowo w kontekście... Nie, ja myślę, ty, ja myślę... Bo w... Państwo jesteście dobrze zintegrowani, to jest Ta, wydaj... tak. przemyślany model biznesowy, mówię tu o, o takiej formule biznesowej, nieformalno-prawnej. Więc tak właśnie pytam, czy w kontekście tych, tych dwóch głównych takich, nazwijmy to słowa katalizator i czy ten covidowy, czy tej, tej, tej takiej trwałej teraz dużej zwyżki cen po stronie surowcowej, czy widzi Pan jakieś nieszczelności do, 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 do poprawy, jeżeli może Pan się podzielić? Tak, to znaczy ja, ja widzę raczej nieszczelności na przyszłość, tak? albo to nawet nie są nieszczelności, bo my jesteśmy dosyć szczelni tutaj. Można by powiedzieć, że, że w pewnych obszarach to jest świadoma decyzja, nie, nie, nie uczestniczenie w łańcuchu. Tak? tak jak biopaliwa, Pan powiedział, my jesteśmy dostawcą surowca, ale my nie produkujemy biopaliwa, bo naszym zdaniem na razie są lepsi w kierunku rozwoju tych biopaliw. Natomiast oczywiście liczymy, uczestniczymy w tym i y, natomiast są takie obszary na przyszłość, o których wspomnieliśmy właśnie z bioróżnorodnością, na które my możemy, musimy uważać. A w tym, y, jesteśmy producentem wielkowolumenowym, globalnym, światowym, y, którym częścią jest Kruszwica, ale też nie jesteśmy mali w Polsce i ta polska firma jest, tak jak Pan powiedział, liderem, to znaczy około y, miliona tam ton tak, e, mały milion ton nie? ma miliona ton rzepaku skupujemy <grym> i przerabiamy na olej i na śrutę. i ten no co no stanowi zależnie od roku trochę mniej m, niż połowę polskiego rynku rzepaku z tym że nie cały rzepak oczywiście z Polski czasami jest importowany to zależnie od, od, od sytuacji natomiast nie należy zapominać właśnie, że przy zwiększeniu bioróżnorodności mogą się pojawić inne źródła, nawet oleistych, które staną się ważne. Ja teraz wymyślam trochę. Len, tak? który jest troszkę zapomniany. Lnianka która jest w, w, w ogóle tajemnicą wielką, jest trochę zapomniana, ale może się okazać, że znowu będą potrzeby Jaki na to. to I to też trzeba to... będzie się tym zająć. E... No i właśnie. Nie jest Pan jedyny, który o tym oleju lnianym mówi. No, bo to, no to bo to... Chociażby, no to tak jak Pan tak mówi. Że te, olej. Tak, ciekawy olej. Tych wątków takich właśnie, że, że trzeba tą bioróżnorodność czy to faktycznie inne te uprawy stosować ze względu chociażby, o chwilę, za chwilę będziemy o tym rozmawiać, o tych konsekwencjach zielonego ładu, ale to za chwilę. Panie redaktorze. Ja chciałem porozmawiać o konsumentach. To płynie do tego pytania, bo, bo to konsument się zmienia i to on dyktuje warunki. Słowo naturalne robi e, ogromną karierę, naturalne składniki, konsumenci szukają naturalnych składników. Konsumenci w Polsce szukają nawet bardziej niż inni, bo e, według badań np. Mintelaw. E, Zajmujemy trzecie miejsce wśród 35 gospodarek, jeśli chodzi o znaczenie, które przypisujemy e, słowu czy, czy, czy f, frazie naturalne składniki. Jeśli chodzi o skłonność do unikania tłuszczu, to w globalnych wynikach Polska plasuje się aż na czwartym miejscu na tle innych krajów. I teraz, jakie są konsekwencje tego dla Państwa? Czy, y, czy Państwo już widzą, że te deklarowane... Y, y, że te, że te deklaracje dotyczące naturalnych składników przekładają się na te decyzje zakupowe. A jeśli jeszcze nie, to pewnie się kiedyś przełożą, więc warto by to jakoś wyprzedzić. Co robicie w związku z tym? Znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że ta. Żeby ładnie to nazwać, nikogo nie. E, deprecjonować? Tak, nikogo nie deprecjonować, dlatego że nie chcę tego robić, bo nie ma deprecjonowania naprawdę w, w, w tym. Ale jest, Konsument ma rację, tak. Tak, ta, ale jest piramida y, podejścia, jakiegoś rozumienia we własny sposób y, tej naturalności. I ona jest dosyć stroma, ona się zrobiła bardziej stroma. To znaczy, mamy takie y, y, dosyć dużą grupę, ale ona jest ciągle marginalna, którzy są w tej kwestii ekstremalni. To znaczy naprawdę czytają te etykiety na lewo, na prawo, e, chwalą nas za produkty, które są też tu na, na, na stoliku, bo nam się trochę udało, ale one nie są tanie. I to taka absolutna naturalność y, jest ciągle bar, barierą dla, dla wielkoprzemysłowości, jeżeli ma dostarczać bardzo dobre doznania smakowe. My, my, my produkując różne rzeczy, przy czym olej może... Też jest ważnym, produkując różne rzeczy, jesteśmy w takim trójkącie, który jest związany z konserwowaniem, oczyszczaniem, zapewnieniem w ten sposób bezpieczeństwa, bo, bo trzeba pamiętać, że my to oczyszczamy nie dla, dla co, co jest procesem rafinacji, na przykład w oleju, tak? nie dlatego, żeby, żeby, że, że taką mamy radość z tego, że coś robimy <grywka> i wydajemy pieniądze na energię na to, bo to nie jest tanie, tylko dlatego, żeby pozbyć się, wielu elementów, które nie są pożądane, też elementów chemicznych tam, tak? Które nie są pożądane w takim oleju, też elementów smakowych, które później źle wpływają na smak i tak dalej, i tak dalej. I teraz naturalność wiąże się niestety bardzo często z tym, że albo jest wymagana bardzo szybki łańcuch dostaw, czyli dni, tak? Albo, że cierpi smak. A konsument... Nie tylko chcesz naturalności, to nieprawda, że konsument chce naturalności. Konsument chce wszystkiego. A ostatnio, na, oprócz tego wszystkiego, co było do tej pory, naturalności, no i to są technologicznie duże wyzwania, ewidentnie. I, 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 i my cały czas nad tym pracujemy. Właściwie w takich rozwoju, rozwiązaniach innowacyjnych, to, 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 to na niewielu więcej rzeczach pracujemy, tylko właśnie, żeby żeby było bardziej naturalnie, pamiętając o tym, że tłuszcze są bardzo trudnym tematem i mało rozumianym społecznie, że w tłuszczach jest bardzo wiele hmm, takich rzeczy, które nam sprzyjają w różnych sytuacjach i nam nie sprzyjają, te no, słynne to, z tym nośnikiem trochę... transy, no. saturowane no. tłuszcze, niesaturowane, ale też rozkład kwasów tłuszczowych, omegi, jedne, drugie i tak to, dalej, to nie są proste nawet naukowo tematy, tak? A co dopiero smakowo i konsument. Tak, ale my się skupiamy teraz głównie właśnie na naturalności. Pan powiedział, że jest taka grupa ekstremalna, która ma takie tak. ekstremalne podejście, ale czy to oznacza, że wy zamierzacie właśnie e, inaczej odpowiadać na potrzeby tak. tej grupy, a inaczej tak. na te tak. powszechnie, tam gdzie, gdzie jest powiedzmy rodzaj kompromisu między właśnie tą jakością, tak. ceną i tak, tak dalej. Tak. My oferujemy kujawski z, z olej z zimnego tłoczenia, prawda? Czyli coś, coś, co nie jest oczyszczane, rafinowane, ale ma no, 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 nawet len, ale ma smakowo, no, jest lnem, tak? Wielu producentów żywności właśnie podkreśla, że w ostatnich latach można trochę zdywersyfikować tę ofertę, przeznaczyć część produkcji dla tych najbardziej wyrafinowanych odbiorców, a, e, ale w ogóle oczywiście podnosić jej jakość ze względu na to, że polskie gospodarstwa domowe jednak mają niewątpliwie więcej pieniędzy i, i, i można inaczej te produkty agresow adresować. W związku z tym właśnie rośnie zapotrzebowanie na produkty z segmentu e, premium. I tak jak pan tutaj zaczął wspominać o tym, mamy olej kujawski z dziełami, olej kujawski trzy ziarna, finu bez laktozy, pasty wawrzyniec. Mhm. I teraz pytanie brzmi tak. Z jednej strony, Polacy mają pieniądze i są gotowi więcej płacić. Z drugiej strony, mamy dobrodziejstwo w cudzysłowie ostatnich miesięcy, czyli rosnącą inflację. I może się okazać, że. Że w tym segmencie ta, ten wzrost ten będzie wyższy nawet niż, 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 niż średnie. Gdzieś to się może zacząć rozchodzić. Znaczy, nawet ci, którzy mają najbardziej wyrafinowane podniebienia powiedzmy, nie będą jed... gdzieś będzie jednak bariera finansowa i przestaną płacić, nie będą już mieli pieniędzy. Dosyć na, na, na te, segment, na te hmm, produkty premium. Tak się zastanawiam, jak to w ogóle przewidzieć, oszacować te, tą chłonność rynku dla takich i innych produktów przy takiej właśnie niestabilności. Tak, to jest bardzo trudne, ale powiem Panu tak. To jest taka różnica między tymi produktami a produktami takimi naprawdę masowymi. Nazwijmy je premium, tak? to czyli dla wybranych grup, bo to niekoniecznie są ludzie, którzy. Nie są najbardziej zamożnymi z naszych grup konsumenckich, jakbyśmy zdobyli strukturę, a ciągle wybierają te produkty, bo, bo, bo uważają, że w życiu to jest im potrzebne, rezygnują z czegoś innego, z lepszego samochodu, w ogóle z samochodu, a chcą tak żyć, żeby wybierać te najbardziej naturalne produkty. I teraz my jesteśmy dumni z tego, co robimy, bo to nie przynosi nam w stosunku do całych budżetów, tych naszych dochodów, przychodów i, i zarobku wielkich pieniędzy. To na razie utrzymuje nas w pewnym obszarze rozwoju wiedzy, to, to przyrasta, ale nie jest zasadnicze. Ale my jesteśmy dumni, bo to, to jest. Dowód na to, że taki biznes model, w którym produkuje się rzeczy prawie metodami manufaktury, tak? ale korzysta się z dobrodziejstw, efektywności logistyki, innych elementów, tak? dostaw, powoduje. Aha, i przy czym co ludzie często i konsumenci nie zdają sobie sprawy, że takie firmy jak my, mimo spiskowej teorii dziejów, naprawdę przykładają się do oceny jakościowej swoich produktów. My naprawdę badamy ten słynny len na metale ciężkie, na wszystkie chemiczne rzeczy my nie wprowadzamy niebadanego po prostu, tak? I my liczymy na to, że dzięki temu będziemy dalej mogli to robić efektywnie. Ale ma Pan rację nie jesteśmy Panie w stanie przewidzieć, bo to ciągle będzie dużo droższe, bo to ciągle część tego łańcucha dostać to jest manufaktura po prostu. Tym bardziej, że niektórzy z tych elementów wy bezpośrednio nie macie wpływu, bo nie wiem, ceny energii, prawda? No. Nie, w ogóle nie mamy. No. Natomiast ja chciałem jeszcze zapytać, kontynuując ten wątek, bo, bo generalnie mamy takie przeświadczenie w ogóle, że, że segment premium w rozmaitych branżach cieszy się rosnącym zainteresowaniem, to, co mówiliśmy wcześniej, bo jest trochę więcej dużo więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków, ale czy w waszej branży, wśród Waszych produktów tak jak Pan mówi, badacie surowce. Czy badacie również konsumentów? Czy na przykład, czy, Oj, tak, czy, da, tak. się, czy da się złapać rzeczywiście, e, wyodrębnić grupę ludzi, którzy używali e, produktów kruszwicy od lat, zainteresowali się produktami premium i przeszli jakby do, na tą półeczkę wyżej? Tak, my, my to widzimy, chociaż my, my, ja coś powiem nieskromnie. My Mam nadzieję, że pod moim dużym wpływem, a ja w tej firmie jestem już 12 lat, że od mojego przyjścia zaczęliśmy robić produkty dla siebie. Te produkty premium, a my mamy towarzystwo w firmie takiej w marketingu właśnie, który, który przygotowuje te produkty, że mamy człowieka, który biega ekstremalnie, zresztą mamy takiego, który jest w czołówce amatorskiej, światowej w biegach ekstremalnych. Ludzie żywią, naprawdę przyjść do nas do biura, to można o żywieniu posłuchać. Z marketingu na 10 osób 3 są po studiach właśnie Czyli takich temu, temu ekstremalnemu biegaczowi logo na koszulce można dać z czystym sumieniem. Z czystym, absolutnie z czystym sumieniem. Czyli te, te, taki element zdrowotny, jest, jest w firmie i my wiele tych produktów naprawdę robimy dla siebie. Czyli my ich używamy tych, tych produktów później, czyli robimy dla siebie. My mamy raczej problem z powiedzeniem tym naszym konsumentom słowo honoru, my to robimy dla siebie, my to jemy. <grywa> To jest trochę, dlatego że, y, 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 ja to rozumiem oczywiście, bo spiskowa teoria dziejów jest. Ona wynika też z tego, że w obszarze marketingu i komunikacji nastąpiło, nastąpiło w wielu latach, lat 80., za dużo obiecywawek. Nikt nie wierzy tym hasłom już w tej chwili. Niestety, należy do tego przemysłu, który to zepsuł. Tak, zepsuł postrzeganie ludzi i wiarygodność w komunikaty yy, re, reklamowe. Yy, wracając do, 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 do tego słynnego finnu, z którego tak dumni jesteśmy. No tam, tam jest to produkt, miks, można powiedzieć, no każdy umie zrobić masło z olejami roślinnymi, tak żeby było to trochę... Bardziej takie, takie, które ma odbiór zdrowotnościowy i których mówione, a pozostaje smak. Myśmy zrobili tam coś więcej. Tam jest to dodatek, jak my to robili, to jest już nasza tajemnica, bo to nie jest łatwo utrzymać um, oksydację tego przy tym, co my robimy, ale tam jest dodatek lnianki, który powoduje, że zgodnie z regulacjami jesteśmy, wydaje mi się, ciągle jedynym. Jeśli, a jeśli nie coś ostatnio powstało w Europie, takim produktem smaku masła, który może mieć te omega 3 znaczek na, 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 na opakowaniu i większość z nas w firmie używa tego produktu, maślarzy używa teraz tego produktu. Tak? Właściwie to mm, odpowiedział Pan już na kolejne pytanie, bo miałem pytać Ofinu, o finu, o E, o te dane Gusu, które pokazują, że w ubiegłym roku na przykład mieliśmy mniej margaryny i innych twardych tłuszczów roślinnych, i to jest spadek o ponad 10% y, i wzrost spożycia masła aż o tak. e, 14%. Czy to jest jakieś chwilowe zawirowanie, czy to jest długofalowy trend, na którym będzie można bazować przez najbliższe, nie wiem, kilka, więcej lat? Mhm. To, 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 to jest niestety długotrwały historycznie trend. On wynika wielu konsumentów z przeświadczenia o wyższości naturalnej, również masła nad, nad y, margarynami. Z tym my, jako przedstawiciel margaryn, bym, bym się kłócił, e, ale nigdy bym nie wygrał z maślarzami, którzy są przekonani o tym. E, no dlatego macie finu, który jest taki, tak, taką my staramy, próbą zajścia. staramy się z... znaleźć flanki. pośrednie drogi. Ja nie dyskutuję z kwestią, kwestią w ogóle na ten temat smakową, tak? Natomiast po, po stronie tych twardych tłuszczów, jak pan mówi, to jest trochę więcej powodów niż tylko jeden ten przeniesienie na masło, bo jest jeszcze powód pieczenia, które coraz mniej pieczemy w domu, jednak. Yy, a jak już pieczemy, to trochę się zmienia, młodzi ludzie częściowo, ale to są zno, znowu takie, to, tak się to polaryzuje to trochę. na początku pandemii był chyba taki powrót, tak, takiego był, był, trendu, prawda? Tak, były. się sprzedało maszyn do robienia chleba, nie? W tak, stary, tamta, tak, jak, były, jak, jak ale się pokazało, do chleba to tak. tych margaryn idzie niewiele. niewiele. No, no, ale w sensie, że piekliśmy... Ale rzeczywiście, trochę jest to, ale to jest właśnie taka, taka polaryzacja mocna, no i jemy mniej chleba, tak, no, czyli mniej nie smarujemy. nie ma czego posmarować. Nie tak. ma czego posmarować, tak. Masło ma jednak dużo szerszą u, u, użytkowanie w, w sensie właśnie tych twardych, jak pan powiedział, my to u, nazywamy żółtymi tłuszczami, chociaż nie wszystko jest żółte. Panie Wojciechu, ja w kontekście tej, tej tutaj Wawrzyńca, bo sam jestem też tutaj regularnym konsumentem, próbuję ma już 4 lata, jak dobrze kojarzymy tak. ze sklepów, też warto powiedzieć, bo to też jeżeli rozmawiamy o sukcesach, to że Nielsen przyznał nagrodę, Break Death through Innovation Poland Wawrzyńcowi. I na kanwie tego, tego tej, tej właśnie pasty warzywnej, chciałem spytać o te analogii, bo takżeśmy rozmawiali, jaki rynek mały, duży, ale 600 milionów złotych jest szacowany rynek. Tych zamienników, nazwijmy to alternatyw do nabiału czy mięsa, bo to lwia część tego rynku. Widzimy, że też w zależności jakie badania i kto, kto szacuje, no ale powiedzmy konsensus jest taki, że około miliona konsumentów y, polskich mówi, że, że dieta bezmięsna. Około kolejny milion deklaruje, że będzie tam, że w jakiejś tej formie będą wracać do tych, rezygnować całkowicie z produktów bezmięsnych. A 40% według IQS-u Polaków przyznaje, że będzie ograniczało mięso. No i trochę teraz też widzimy tak, że te nawet największe, najtwardsze konglomeraty mięs, mięsne yy, robią alternatywę. No i czy to są małe, lokalne tutaj, też tych można byłoby nazwami. Nie róbmy reklamy konkurencyjnym firmom, jak jesteśmy w, w tym programie. Są te firmy rodzinne polskie, są też te firmy m, duże, europejskie, czy nawet światowe, jak bardzo, bardzo mocno wchodzące w alternatywy, czy to mięsa, czy nabiał. No i chciałem spytać właśnie, jak Państwo dalej planujecie swój rozwój? rozwój? Czy widzicie tutaj jakby przestrzeń do, do takiego konkurowania z tymi analogami? Czy też będziecie jednak, y, trochę zostajecie w, w swojej tej, tej działce, nazwijmy to olejowo-tłuszczowej, czy... Będziecie konkurować yy, tego typu produktami szeroko rozumianymi, bo to też kwestia definicji i kwestia katalogowania tego, to jest inny wątek i co może być mięsem bezmięsnym, i tak dalej. Tak, no to ale, ale to bardzo prosto jest opowiedzieć no, mm, odpowiedzieć na to pytanie. Otóż, żeby w ogóle nie odpowiadając, odpowiedzieć. Mianowicie w takim burgerze mięsnym jest jakaś część tłuszczu zwierzęcego, która po, po, pochodzi z mięsa. A w takim burger, imitacji burgera bezmiejskiego jest jakaś ilość tłuszczu, która musi być tłuszczem roślinnym tu jesteśmy my. Na dowolnym Ale pytanie etapie. było trochę jakby no pod tekstem, no Pan go intuicyjnie... Na, na każdym to etapie. To jak to, ale Pan go nie mógł nie wyłapać. No. Nie, ja chcę powiedzieć, że my jesteśmy teraz w trudnej... Bo Pan pyta raczej, Ale czy, mówimy to o takich produktach czy czy firma Bungę i Kruszwica, tak, tak. a to są dwie różne sprawy, bo my jesteśmy bardzo mocni lokalnie, y, myślę i o Polsce, i o krajach europejskich, w rynku detalicznym i dotarciu do konsumenta. Ale w innych obszarach, jak na przykład Stany, czy Azja, raczej jesteśmy bezpośrednio dostarczamy to B2B, tylko do B2B. No. Tylko do, do, do klienta przemysłowego, ale też mniejszego przemysłowego. I, i my chcemy być w, tym, w tych zamiennikach, w różnych obszarach zamiennika, partnerem przede wszystkim dla naszych klientów B2B. I poświęcamy temu czas, mamy komórkę w ogóle, która się tym zajmuje na poziomie europejskim, też globalnym, którzy, ludzie, którzy się zastanawiają, jak wesprzeć naszych klientów, żeby zarobić, krótko mówiąc, żeby lepsze produkty przygotować razem z nami. A my tu, w tych obszarach, w których jesteśmy bezpośrednio z detalem, szukamy takich rozwiązań, żeby jakoś, zastępować, jakoś też działać, tak, chociaż w takiej skali, jak właśnie Wawrzyniec. No będziemy chyba proponowali coś w najbliższym czasie takiego, które nie jest dosłownie tym, co robią inni, ale też może pójść do, do diety zamiast właśnie produktów mięsnych. No ale to jest jakby. To, to, to zapytajmy to, co to będzie. A, a to nie mogę jeszcze opowiedzieć. A to, to ja specjalnie nie śmiałem, tak. więc ten, tylko chciałem właśnie dobrze, powiedzieć. Dobrze, że, dobrze. Że to jest zostawienie to. Zespans, Ale Ta. to ja powiem pierwsze, zanim wrócę do swojej myśli, no że jednak ja się bardzo cieszę, że będzie. No bo mimo wszystko wydaje się. Ja mówię teraz już nie o tym, co możemy wyczytać w Intelu czy w innych badaniach, w wynikach badań. Tutaj konsumencki, że ten, że ten, ten, ten trend proważywny, no czy proroślinny, bo to jednak nacisk też zdrowotny towarzyszy, on jednak jest silny, on przyspiesza. Tylko... I... proszę. Tylko moim zdaniem to, co wcześniej powiedziałem, jest bardzo ważne, że, że konsumenci nie chcą, za wyjątkiem yy, bardzo wąskiej grupy, zrezygnować z tego, co do tej pory. Z łatwości przygotowania w domu, ze smaku. Tak? Pani, ale bym mimo wszystko powiedział, że. Absolutnie tak, bo ten czynnik smaku jest, jest główną barierą rozwoju w analogu. No, bo tak. ja, przynajmniej ja na to tak patrzę. Tak, tak, tak. Ale z drugiej strony, osób, którzy są w stanie tutaj pójść na kompromis ze względów zdrowotnych, przyspiesza ta grupa, rośnie ta grupa szybciej, niż jakby pan spytał analityka, który jest dobrym analitykiem, nie na zasadzie, ta analiza wsteczna zawsze skuteczna, że oni przyspieszyli szybciej niż można było 2-3 lata temu tego się spodziewać. Może ma pan rację, chociaż. Yy, Mówię na zasadzie, ja nie jestem. Koleżanka, na... krenolog, która z którą wczoraj rozmawiałem, się słabo z tym z Boże, dają, mają, mają te same problemy, co kiedyś z przekonywaniem do zdrowej diety.